Zdrowia! Kiedy usłyszysz, jestem socjalistą, czyli społecznikowcem i chcę ci pomóc, uciekaj, gdzie nogi poniosą. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No w Ameryce socjalizm jest bardzo taki modny, można powiedzieć. Przez ostatnie 40, 50, 60 lat marsz przez instytucje doprowadził do tego, że młodzi ludzie, no i w średnim wieku ludzie wierzą w to, że równość społeczna jest czymś, co powinno być niezależnie od stanu umysłu, od inteligencji, od jakichś wad wrodzonych, dobrych cech wrodzonych, zdolności i tak dalej, pracowitości. Nie. Socjalizm określa wszystko, że niezależnie co się robi, no to trzeba dać im według ich potrzeb, tak? No bo to jest cały ten komunizm. Od każdego według jego możliwości, każdemu według jego potrzeb. Kapitalizm, no to w zasadzie mówi od każdego jego możliwości. No i każdy, jakie ma możliwości, no to tyle zarobi. A socjalizm mówi, nie ma znaczenia, ile on tam zarobił, ile on ma mieć. No i jest ta tak zwana redystrybucja, czyli zabieranie. Czyli jeżeli ktoś jest za bardzo robotny, no to dają mu podatki, a jak ktoś jest mniej robotny, no to mu podatków mniej dają. Tym, którzy najmniej są robotni, no to mówią, że nie mogą umrzeć z głodu, no to im dają proporcjonalnie najwięcej za nic nie robienie. No to cokolwiek dawanie, no to jest dużo, dużo więcej niż ciężka praca, tak? Jeżeli ktoś pracuje powiedzmy półtora etatu, no to nie jest, jego podatki nie są obliczane od półtora etatu, tylko od pieniędzy zarobionych na półtora etatu. Wydawałoby się, że jeżeli komuś się należy według jego potrzeb jako osoba, to jeżeli ktoś pracuje półtora etatu, no to powinien być rozliczany jako półtorej osoby. No i w Ameryce zamykają się restauracje, zamykają się biznesy. Dużo rzeczy jest zabijanych przez socjalistów, tych społecznikowców. No ci, którzy w imię równości żołądka walczą, no to likwidują biznes. Między innymi w tych szczególnie zachodnich Stanach. No jeżeli się popatrzy na mapę Ameryki, to tutaj jest Atlantyk, Nowy Jork, Waszyngton, tutaj jest Europa, tu jest Kalifornia, Oregon jest tutaj, stan Waszyngton jest na górze tutaj to jest Kanada. No to wprowadzono minimum pensji $15, no bo właśnie ci socjaliści to walczą z takimi rzeczami, że musi być minimum do zapłacenia. No ale jak restauracje w Ameryce działają? W Ameryce popularne są napiwki, czyli kelnera przyjmują do pracy za $2-3. Są takie stawki minimalne, no bo muszą być stawki minimalne $2-3. No i w zależności ile stolików kelner czy kelnerka obrobi, no to ludzie dają tam 15%. Jest tak zwyczajowo ustalone, że jest 15%. No i część ludzi mówi, że 15% to jest za mało, powinno być 20%. No to jest kretynizm i idiotyzm, no bo każdy może sobie pomyśleć, że ilekolwiek nie kosztuje kotlet, no to ten kelner, serwując 6,5 kotletów, zarobi na swojego kotleta. Niezależnie, czy ten kotlet kosztuje dolara, czy 10, czy 100. Kelner obsłuży 6 klientów, żeby sam zjeść tak jak ten klient. I to nie powinno być żadnych matematycznych wątpliwości, tak? Jest to logiczne, tak? No nie dla wszystkich. Niektórzy mówią, że wszystko kosztuje więcej, to kelner powinien dostawać większe, powiedzmy 20-25%. No ale tu się zaczyna ten problem właśnie, że właściciele restauracji nie wnikają w to, ile kelnerzy zarobią. Jeżeli kelner jest, powiedzmy, obrotny i miły, przyniesie wodę, przyniesie to, zareaguje, jeżeli coś jest przesmażone czy niedosmażone, tego rodzaju rzeczy, no to ludzie bardzo chętnie dają na piwko, tak? Dają te na piwko, w zasadzie dają na tego kotleta 20% czy 25%. No i to jest tak uznane. Dlaczego to denerwuje
lubię socjalistów w Ameryce, no bo to z reguły jest gotówka. Jeżeli jest gotówka, no to jest opodatkowywanie. No i tutaj właśnie socjalizm w Europie Wschodniej nie wypalił, dlatego że po prostu ludzie mieli mało płaceni. Zarabiali tygodniowo, powiedzmy, na 2 kilo schabu, czy na pół litra wódki, czy na dżinsy z Peweksu, a w Ameryce niestety socjaliści nie będą tych państwowych prac wprowadzać, w państwowych fabryk, państwowych kolei, państwowych wszystkiego. Oni po prostu wyciskają prywatnych przedsiębiorców, którzy robią, no ale ich opodatkowywują. Dlatego między innymi dają pieniądze wszystkim, żeby zarabiali w tych restauracjach. No ale problem jest taki, że jak jest minimum na godzinę, no to wtedy musi być jedzenie większe, droższe. Jeżeli jest jedzenie droższe, no to ludzi mniej przychodzi. Jeżeli mniej przychodzi, no to jest mniejszy obrót, to właściciel musi zwalniać, musi dawać mniej pracy i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie takie są konsekwencje przez to, że tak porobili, no to w tych zachodnich stanach po prostu restauracje się zamykają. W Seattle to się zamknęło 10-15%. No i wszyscy ci postępowi narzekają, że tak się dzieje. Wszyscy ci socjaliści tłumaczyli, że ludzie będą więcej zarabiać, a ludzie po prostu tracą pracę. I to jest właśnie ten problem z kretynami, komunistami, socjalistami, że oni kompletnie nie rozumieją wolnego rynku albo rynku jako takiego. To już nie musi być rynek, no bo jeżeli jest zniewolony rynek, no to zniewolony rynek po prostu wycofuje się z tego i restauracji nie ma. W wielu firmach też jest tak, że jeżeli stawka minimalna jest podniesiona, no to jeżeli jest jakiś kierownik grupy, czy brygadzista, czy coś, no to jeżeli on ma zarabiać tyle samo, co ten, co pod nim pracuje, no to po co on ma mieć większe odpowiedzialności? No i to szef musi dodać temu drugiemu, żeby jednak rozpoznać to, że jest ta różnica. Także socjalizm wyrównywania po prostu nie działa. Nie działa, nie działać nie będzie. W Kalifornii komunistyczna rozwali od stycznia setki tysięcy pracy. No bo komuniści w Kalifornii już zabronili po prostu. Są nielegalne plastikowe torebki w sklepach, są nielegalne te foie gras, czyli ta wątróbka z kaczek i gęsi karmionych na siłę, to ta wątróbka jest nielegalna. Nielegalne są też futra, naturalne futra, tak? Także tam wszystko jest po prostu lewacko, feministycznie, wegetariańsko, można powiedzieć, wyniszczane. No i teraz przyszedł czas na niszczenie pracy w imię pracowników, bo to jest właśnie najgorsze to, że ci tak zwani freelancers, czyli swobodni oszczepnicy, no bo lanca to jest lanca, lancer to jest to, co tam w średniowieczu łazili z tą dzidą swoją, no i walczyli dla tych, którzy im płacili najwięcej. Także ci freelancers, no to dzisiaj to są ludzie, którzy piszą piórem, czy nagrywają jakieś filmy, czy jakieś piszą vlogi. No i właśnie oni zostaną zlikwidowani, dlatego że komuniści w Kalifornii doszli do wniosku, że trzeba ich pilnować, że trzeba im pomóc. No jeżeli ludzie, powiedzmy, pisali raz na tydzień jakiś artykuł, czy robili raz na tydzień jakiś program filmowy czy wideo i dawali to dla innych korporacji czy małych firm, no to teraz już będzie to nielegalne. To teraz Kalifornia powiedziała, że wszyscy ci, że są wyjątki, że nie muszą się, no bo o co chodzi? O to chodzi, że Kalifornia mówi: firmy, małe przedsiębiorstwa, musicie zatrudniać tych wszystkich ludzi, którzy pracują właśnie na dorywczo, czy na zlecone, czy na kontrakty, no bo to w Ameryce to się nazywa, że to jest taka kontrakt się podpisuje, zrobisz to i to, no to na ten kontrakt
się płaci od kontraktu, tak? Od zleczonych się płaci. No i teraz i Kalifornia mówi, nie, 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 musimy pilnować pracowników, to oni muszą zatrudniać ich na stałe. Nie ma tych śmieciowych umów, jak to w Polsce mówią, śmieciowe umowy. No ale śmieciowe umowy, to zawsze to jest to, że te przy tych śmieciowych umowach, no to jest kilka czy kilkanaście osób, które coś tam gdzieś jakoś robi. No i z tych kilku czy kilkunastu osób, no wyłania się ta czołówka, ci najlepsi, czy bystrzejsi, czy bardziej produktywni i tak dalej, i tak dalej. No a ta reszta, no to jak w każdym wyścigu, po prostu są wygrani i są troszeczkę mniej przegrani, tak? Ci na końcu zarabiają mniej, no ale też zarabiają, a teraz zarabiać w ogóle nie będą mogli, no bo będą musieli być, powiedzmy, zatrudniani, a wszyscy nie będą zatrudniani. To jest to takie prawo AB5, które właśnie pozwala tym wolnym strzelcom pisać czy robić 35 kontraktów rocznie, no ale nie 52, tak jest 52 tygodnie. No można powiedzieć, że prawnicy, spora część prawników i lekarzy takich niezależnych też mogłaby pod to podchodzić, no ale prawo wyłączyło ich z tego. Dlaczego Kalifornii zależy na takiej sytuacji, powiedzmy, ekonomiczno-finansowej? No dlatego, żeby zakładać związki zawodowe. Dlaczego związki zawodowe? No bo związki zawodowe płacą składki zawodowe. No i składki i później te związki zawodowe są na tyle silne, że mogą zmuszać 5, 10 czy 15 tysięcy, mogą zmuszać jakieś przedsiębiorstwa, które coś gdzieś jakoś produkują, żeby po prostu płaciły więcej. To jest między innymi to, co w Ameryce zlikwidowało motoryzację czy stal, wielkie te firmy przemysłowe, które po prostu uginały się dla związków zawodowych. Związki zawodowe płaciły, mieli płatne dużo, dużo więcej. Większość rzeczy przestała być konkurencyjna do różnych rzeczy ze świata. No i jak? I w ten sposób się stało, co się stało. Dużo, dużo rzeczy po prostu uciekło z Ameryki. Nawet takie firmy, no nie taksówkowe, no bo Uber to nie jest firma taksówkowa, no to jest po prostu cwane gapy wykombinowały, co zrobić, żeby mieć aplikację dla tych, jak ludzie chcą jeździć na łebka, brać na łebka. No ale to jeżeli Uber miałby w Kalifornii to zastosować, no to w zasadzie wyliczono, że na każdego kierowcę to by kosztowało około 20 tysięcy rocznie, no bo to trzeba zapłacić tam wakacje, trzeba zapłacić najróżniejsze rzeczy, które są wymagane czy dawane w normalnych firmach. No i wtedy opłaty za przewozy wzrosłyby o 30 do 50%. Cały ten Uber w Ameryce, no to wyeksplodował tylko dlatego, że miasta wydawały ograniczoną ilość licencji i w Nowym Jorku, czy szczególnie w dużych miastach, no to nie było czegoś takiego, że każdy mógł dostać licencję na jeżdżenie taksówką, no i dlatego nie było konkurencji, także państwo czy rząd zlikwidował konkurencję, to pojawił się Uber, no to teraz Uber też jest likwidowany przez państwo, no bo uważa, że dużo jest niesprawiedliwości. Dużo kierowców ciężarówek mieszka w Kalifornii, no i teraz dużo tych firm, które ich tam wynajmuje od czasu do czasu, no to w zasadzie to chce im płacić, żeby oni się przenieśli do innych stanów, żeby ich miejsce zamieszkania, nie meldunku, no w Ameryce nie ma meldunku, w Chinach do tej pory jest meldunek, no ale
w Ameryce nie ma czegoś takiego jak meldunek, po prostu jest zgłoszenie, gdzie się mieszka, a mieszkać można gdzie się chce. No ale jeżeli się podaje adres do podatków w Kalifornii, no to właśnie te wszystkie firmy, które zatrudniają tych kierowców ciężarówek, no to będą musieli przestać ich zatrudniać i dlatego nawet oferują im opłaty, czy tam wynagrodzenie, rekompensatę za przeprowadzenie się do innych stanów z Kalifornii. Także Kalifornia jest po prostu coraz bardziej stacza się, coraz bardziej w tym socjalizmie, w tym zaślepieniu jakimś takim socjalistycznym, komunistycznym, po prostu spada coraz bardziej na dno, nie wiadomo czym to się skończy, no ale jest tragedia, niszczy w imię pomagania prostym, normalnym, pracującym ludziom, zabija bardzo, bardzo dużo z tych normalnych, uczciwych, pracujących ludzi. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. To jest guziczek, dzwoneczek, dzin dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku.